Siemanko, jest godzina 5:05, mamy piątek, piąteczek, piątunio i zaraz się ogarniam, o 6:00 wyjeżdżamy, czyli już w sumie za chwilę. Jestem przyzwyczajony do wstawania wczesnego, ale z reguły wstaję o 6:00, nie o 5:00, więc to jest jeszcze troszkę wcześniej. Ale nie ma jakiegoś tam wielkiego problemu. Mega się jaram na ten wyjazd. Może po mnie nie widać, bo jestem niewyspany. W sumie dopiero wstałem. Ale cieszę się mega, bo jest tyle fajnych atrakcji, które postaram się wam dzisiaj pokazać w tym materiale. Nie wiem, czy uda się w jednej części, ale postaram się nie nagrywać mega dużo, tak żeby to była cała kwintesencja tej wyprawy. Ja już czekam na chłopaków. I jak przyjadą, no to lecimy. Po dość krótkim czasie oczekiwania, panowie przyjechali i ruszamy w drogę. Kawusia oczywiście, na sam start. I tutaj nie jest to Jägermeister, jest to kokosówka, keto kokosówka. Po drodze stwierdziliśmy, że odwiedzimy Zamek Książ w Wałbrzychu. Tutaj oczywiście pokazuję wszystko bardzo szybko. Ogólnie polecam to miejsce, bardzo ciekawe. Witamy w tajemniczych podziemiach Zamku Książ w Wałbrzychu. Znajdujemy się na głębokości 50 metrów pod dziedzińcem Komarowym. W tunelach, które powstały pod koniec II wojny światowej, znana obecnie powierzchnia od 7 do 3200 m2. Oczywiście zwiedziliśmy cały środek, naprawdę fajne miejsce, polecam. Jeśli nie byłeś, nie byłaś, no to warto odwiedzić to miejsce. Tutaj już jesteśmy na miejscu, nasze piękne lokum, no może nie piękne, ale wystarczające, szybki room tour. Jak to wyglądało, jak dla nas, bardzo fajnie, bo nie przyjechaliśmy tam wypoczywać. Teraz ruszamy już właśnie na wodospad. Troszkę kilometrów już musieliśmy zrobić, dzięki czemu w sumie nawet rozgrzaliśmy się dobrze przed wskoczeniem do tej lodowatej wody. Miejsce morsowanka. Oczywiście na samym początku sprawdziliśmy teren, czy występują jakieś kamienie, tak żeby móc bezpiecznie, dość bezpiecznie wskoczyć do tej wody. I tutaj pierwszy skacze kolega. Chłopaki pokazują mu, w którym miejscu może skoczyć. Wszystko się udało bezpiecznie. Ja miałem to nagrywać, miałem kamerą nagrywać, ale jednak dałem
kamerę koledze, rzuciłem kamerę koledze, który mnie nagrywał z dołu. Troszkę posiedzieliśmy w wodzie, mega lodowata woda, naprawdę. I najgorszy moment wyjścia, ponieważ pełno kamieni, ciężko było na boso wyjść. Już wracamy, odpoczywać i przygotowywać się na kolejny dzień. Widząc kubek TVP3, nie mogłem się oprzeć, żeby wypić w nim wino grzane. Oczywiście mówię tutaj sarkastycznie. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się, ale kolejny dzień, poranek na nas czekał. Sobota rano i wejście na Śnieżkę. Pozostawiamy samochód. Ktoś widocznie nie mógł się dostać na samą górę. Tutaj już się przebieramy i zaczynamy wędrówkę na sam szczyt. Droga nie była taka prosta, jak nam się wydawało wcześniej i wpadaliśmy po same uda w dziury, które wcześniej ktoś utworzył, ale były zasypane śniegiem i nie było ich totalnie widać. Czekamy na ekipę. Trochę się zacięli, chyba się ubierają. Laszki zakładają. Powiem wam szczerze, że samo zimno nie robiło takiego wrażenia jak ten fizyczny bądź co bądź ból, wyczerpanie fizyczne. No ciężko, już było po prostu ciężko, bez wydolności takiej było ciężko. Ja wtedy starałem się, za każdym razem, którym czułem, że już nie mam siły, starałem się oddychać przez nos, skupić się na oddechu. Zima nie jest, ale wydolności nie ma. Umie. Ostatnie, prawdopodobnie metry. Nogi odpadają po prostu. Zmęczenie mega. Wydolność kiepska, wie jak nie wiem co, ale to totalnie nie robi żadnej roboty. Zimno. Najgorzej. Mięsiem, nie? Tu jest widać. Dobra. Udało się.
Łukasz, łatwo było, prawda? Zagrzaliśmy się w domu śląskim i zaczęliśmy wracać na sam dół już w kurtkach. My już wracamy. Udało się wejść na Śnieżkę. Każdy, praktycznie każdy zadowolony. Nic się nie stało nikomu, więc idealnie. Mamy jeszcze te 13. 13-15 km, żeby dojść do naszego hotelu. Więc lecimy, ciśniemy. Widoki na powrocie były naprawdę super. Słoneczko wychodziło, przebijało się przez te chmury. Nie zabrakło również świetnej zabawy. Delikatne świętowanie Napoleonem. I o poranku w niedzielę wędrówka znów na wodospad w Przesiece. Praktycznie każdy z nas znów pokusił się na skok do wody. Niestety padła mi kamerka, wypięła się bateria i swojego skoku ani skoku kolegi nie nagrałem. Na samym początku, jak wchodziliśmy, było dość mało osób, a później, jak zobaczysz za chwilę, no masakra. W drodze powrotnej postanowiliśmy, że jeszcze odwiedzimy jedno bardzo ciekawe miejsce, które właśnie widzisz, ale postanowiłem, że nie będę wstawiał tego do filmiku, bo jednak ten filmik by trwał ze 40 minut albo i więcej, ale zmontuję osobny materiał z tego wypadku. Ja właśnie wszedłem do domu. No, wyprawa była po prostu super. Moim zdaniem lepiej być nie mogło. Jedyne, co byłoby lepszym dodatkiem, to spotkanie samego Wima Hofa podczas morsowania w Przesiece, w wodospadzie podgórnej. Mam nadzieję, że na następny raz będziemy mieć jeszcze trudniej, oczywiście tak, aby było to wykonalne wejście na Śnieżkę, żeby wejść szybciej i żeby było znacznie zimniej. Jeszcze chciałbym trochę dopowiedzieć o tej wyprawie w góry, jak było z tym morsowaniem, skakaniem i w ogóle. No, ja jestem mega w pełni zadowolony z tego wyjazdu.
cieszę się, że udało mi się wejść na Śnieżkę totalnie bez ubrań, w sensie, no może nie totalnie bez ubrań, w samych spodenkach i w, no, z plecakiem. Oczywiście mieliśmy, każdy z nas miał ubrania, kurtki, czapki i tak dalej. Jedni w plecaku, inni mieli założone czapki na głowę. Ja też miałem połowę drogi założoną czapkę, po wcześniejszą połowę nie. To samo z rękawiczkami. Też na sam początku nie zakładałem rękawiczek, ale później już jak poczułem takie zimno, no to mówię, to jest już odpowiedni czas, żeby założyć te rękawiczki. Jeden z kolegów w ogóle nie zakładał, w ogóle nie zakładał czapki. Szacun, szacun naprawdę. Łukasz to jest mega kozak, jeśli chodzi o zimno. Fajnie, dobrze było. Zresztą każdy z naszej ekipy jest kozakiem, że udało się wejść na tą Śnieżkę i naprawdę, no, mega przeżycie. Dodatkowo te skoki tam w metce morsowania, czyli w wodospadzie podgórnej, naprawdę bardzo super miejsce. W piątek jak byliśmy, no to po skoku jednym do wody i siedzieliśmy sobie, praktycznie nikogo nie było, chyba z dwie osoby były. Później troszkę kilka osób przyszło, a w niedzielę jak przyjechaliśmy z rana, no to masakra. Tyle tam ludzi było, że to jest szok. Nie wiem, z 30 albo i lepiej osób i jakieś ekipy przyjezdne i w ogóle, no wiadomo, no bo to niedziela, tak? No to każdy się tym miejscem jarał. Niestety nie widzieliśmy Wimachowa, jedynie byliśmy na jego terenie, można by powiedzieć, że na jego terenie, na jego placu, obok jego domu, zobaczyć jak to tam wygląda. No jednak nie wchodziliśmy, nie chcieliśmy wchodzić tam dalej głębiej, no bo to jednak teren prywatny. Bardzo się cieszę z tego wyjazdu, mam nadzieję, że następną zimę uda się ponownie tak pojechać i nie wiem, może narzucić większe tempo, szybsze tempo, nie zakładać czapki, nie zakładać rękawiczek, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Teraz z dnia na dzień robi się coraz cieplej, tak jak w sumie widać. Ja w bluzie sobie śmigam, jest chyba 4-5 stopni na plusie, no to już jest ciepło. Może uda nam się gdzieś wyjechać za granicę, w jakieś mega zimne miejsce, na przykład pomorsować gdzieś, na pewno z ekipą tego nie wykluczamy. Zobaczymy, co przyniesie czas, zobaczymy, jakie plany sobie ogarniemy. Ja, no i jak myślę, że wszyscy są zadowoleni z tej wyprawy, ale tak naprawdę to wejście na Śnieżkę, te skoki do wodospadu pokazały mi, że wszystko jest stanem umysłu. I jeden z większych celów, moich osobistych celów, został wypełniony na ten rok. Bardzo się cieszę, że mogłem to odhaczyć i na pewno będę odhaczał kolejne. I oby ten rok właśnie tak mijał, w takim właśnie, pod względem takich przygód, takich emocji, naprawdę coś pięknego. Jeśli ty chcesz wejść na Śnieżkę bez ubrań, w samych shortach, w samych spodenkach, nie idź od razu, przygotuj się, dobrze się przygotuj kondycyjnie, fizycznie, odpornościowo na zimno. Staraj się mieć bliższy kontakt z zimnem, że tak to ujmę. Ja sam specjalnie nawet w domu obniżałem temperaturę w sypialni. Czasami stawałem z rana, gdzie miałem 13 stopni tylko, więc i było wszystko okej. Nawet się nie przeziębiłem ani razu. Odkąd morsuję, czyli od końca listopada, jak dobrze pamiętam, 2020 roku, ani razu nie zachorowałem po wejściu, ani po wyjściu z wody. Nic mnie totalnie nie rozłożyło i mam nadzieję, że tak będzie. Dzięki tej ekspozycji na to zimno, dzięki temu morsowaniu, mój organizm będzie znacznie lepiej działał, że będę znacznie zdrowszy, a przynajmniej nie, że nie będę chorował, bo swego czasu ja rok w rok chorowałem. Chorowałem dwa, nawet czasami trzy razy w ciągu roku. I to by było na tyle w tym materiale. Pozdrawiam całą ekipę Morsaczów, Smardzewice, Biała Góra. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie.